Okej, okay, cześć, Tomasz Dałem z tej strony. Proste pytanie, czy chcesz zarabiać 10 razy więcej, a może chcesz zarabiać jeszcze więcej? I dzisiaj w tym filmie opowiem Ci, jakie są możliwości, abyś dzisiaj zarabiał 10 razy więcej. Przede wszystkim, aby zrozumieć, jak można zarabiać 10 razy więcej, trzeba zrozumieć definicję w ogóle zarabiania, czyli za co otrzymujesz wynagrodzenie. Otrzymujesz wynagrodzenie za to, że jakby rozwiązujesz problemy innych osób. Czyli podając przykład, jeżeli jesteś producentem samochodów, to otrzymujesz wynagrodzenie za to, że komuś rozwiązujesz problem przemieszczania się z punktu A do punktu B. Jeżeli na przykład jesteś trenerem fitness, no to rozwiązujesz problem osoby, która chciałaby lepiej lub atrakcyjniej wyglądać, chciałaby na przykład na plaży wyjść i pochwalić się kaloryferem na brzuchu. I na przykład jeżeli jesteś fryzjerem, no to możesz rozwiązać problem czyjś na przykład rozczochranej czupryny i tego typu problemy. Mógłbym tutaj wymieniać milion oczywiście różnych problemów. Tego typu problemy mają ludzie, tak? Różnego rodzaju problemy. Natomiast Ty prawdopodobnie w zasadzie na 100% w swojej pracy, niezależnie czy masz biznes, czy masz pracę etatową, rozwiązujesz problemy innych osób za wynagrodzenie. Zgodzisz się chyba ze mną, tak? Zastanów się, jeżeli pracujesz na etacie, no to jesteś zatrudniony przez szefa, rozwiązujesz problemy innych osób, a szef wypłaca Ci wynagrodzenie za tą pracę. Jeżeli masz swój biznes, rozwiązujesz problemy innych osób za wynagrodzenie. Dzisiaj przedstawię Ci część takiego systemu, tutaj mam taką ściągę na dole. Może w jaki sposób można więcej zacząć zarabiać. Na pewno są różne opcje, ale jeżeli dzisiaj masz przykładowo, standardowo ludzie pracują 8 godzin, jeżeli Ty pracujesz 8 godzin, może to będzie 10 godzin, może trochę mniej, to praktycznie, aby zarabiać więcej, 10 razy, no to prosta logika mówi, że musiałbyś 10 razy powiększyć tą ilość czasu, co Ci dawałoby 80 godzin pracy. No, doba niestety tyle nie ma, więc moja doba ma 24, twoja tak samo. Nie ma opcji, żeby to zrobić. Chyba, że zatrudniłbyś 10 pracowników. No, ale z mojego osobistego doświadczenia wynika, że jeden pracownik to jeden ból głowy, a 10 pracowników, no to już chyba Ci nie muszę mówić, wiaderko aspiryny trzeba zjeść. Takie są niestety doświadczenia różne z pracownikami, oczywiście nie zawsze. Ale jest taki problem. Natomiast też oczywiście są to koszty, jest to na pewno każda osoba sobie nie może pozwolić na to. Natomiast ja Ci chcę dzisiaj powiedzieć taką poradę, którą możesz zastosować jako osoba indywidualna, nie jako duża firma. Oczywiście możesz być dużą firmą, zatrudniać wielu pracowników, ale to będzie ciężkie. Natomiast jako osoba indywidualna na pewno jest to ciężko zrobić. Kolejną rzeczą, którą możesz zrobić jako biznesmen albo osoba indywidualna, możesz sobie otworzyć biznes franczyzowy. Czyli biznes franczyzowy, franczyza tak zwana, będziesz mógł zarabiać, czy mogła zarabiać więcej, ale z mojego doświadczenia wynika, że franczyza jest bardzo kosztownym biznesem. Ja osobiście kiedyś prowadziłem salon Ery i spowodowało to, że nie mając poduszki finansowej, bardzo nadszarpnąłem swój budżet, wręcz zbankrutowałem wtedy, miałem 200 tysięcy złotych długu przez to właśnie, że można powiedzieć, że firma, która zaproponowała mi tą franczyzę, obiecała mi, że po roku czasu mój biznes się zwróci. Natomiast ja sądzę na dzień dzisiejszy, że ten biznes minimum musiałbym 5 lat trzymać, żeby on w ogóle zaczął jakieś dochody przynosić, już nie mówiąc o zwrocie. Więc niestety to nie było to takie proste. No i zainwestowałem bardzo dużo pieniędzy wtedy na 200 tysięcy złotych po prostu zbankrutowałem. I w tamtym czasie zacząłem odkrywać, jakie są inne dźwignie. Musiałem szukać innej dźwigni. Jakie dźwignie znalazłem? Praca innych ludzi, ale nie pracowników Twoich, ponieważ jeżeli masz pracowników, musisz płacić im ZUS, musisz płacić im wynagrodzenie. Natomiast praca innych ludzi dla Ciebie, można powiedzieć, ale nie płacą im wynagrodzenia. To rozwiązanie daje Ci marketing sieciowy, kiedy masz setki osób dla Ciebie pracujących, można powiedzieć, Ty ich uczysz biznesu, oni są, można powiedzieć, Twoimi podwykonawcami, tak mówiąc językiem biznesowym,
ale ty im nie płacisz wynagrodzenia, tylko wynagrodzenie płaci im firma, z którą razem współpracujecie. Mam nadzieję, że to jest logiczne dla ciebie. I tego typu rozwiązanie możesz zastosować. Oczywiście wracając do franczyzy, można tutaj zobaczyć jak przykład fryzjera, tak? Fryzjer, który pracuje sam, oczywiście będzie zarabiał jakieś pieniądze, prowadząc, jeżeli pracuje sam, sam obcina, no to może obcinać przez 8 godzin. Jeżeli zatrudni sobie 5 pracowników, może już zwiększyć swoje obroty wielokrotnie, ale znowu ma utrzymanie pracowników. Co może zrobić jeszcze? Może otworzyć kilka punktów fryzjerskich, czyli w danym mieście może otworzyć jeden punkt, drugi punkt, trzeci punkt, czwarty punkt. Każdy będzie mu dawał jakąś x przychodu miesięcznie, no i to mu powiększy oczywiście przychody i obroty, ale znowu, tak jak powiedziałem, jest to kolejny ból głowy. Natomiast przy marketingu sieciowym, jeżeli rozwijasz swoich partnerów, jeżeli pomagasz swoim partnerom, to w końcu dochodzi do tego, że masz świetną grupę osób, którym ty nie płacisz. Mało tego, te osoby są wdzięczne tobie, że ich rozwinęłeś, że one dzięki tobie mogą zarabiać, a firma płaci ci malutki procent. W sumie już po dłuższej współpracy to już nie jest taki malutki, bo ten procent jakby rośnie w skali. I na dzień dzisiejszy ja mam taki biznes, w którym mam ponad 1000 partnerów. Jest to na przykład Irek Fudro, jest to Marcin Oniszczuk, jest to Jacek Stanek i mógłbym wymieniać wiele nazwisk tutaj, ale to są osoby, którym ja pomogłem w ich biznesach, one rozwijają swój biznes, ich biznes rośnie, a dzięki temu ja otrzymuję mały procent w skali wielu, wielu biznesów, ale ja im nie wypłacam pensji, ja im nie wypłacam wynagrodzenia. To jest pierwsza dźwignia, której możesz użyć, czyli praca innych ludzi, other people work inaczej. Natomiast drugą dźwignią, którą możesz użyć, to jest oczywiście skompresowanie czasu, czyli można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy oglądasz to wideo, no i ja sobie do ciebie mówię sobie do ciebie i w tej chwili jestem w Poznaniu, tak? Jestem w Poznaniu, w mieszkaniu i ja już to wideo nagrałem dawno, ty w tej chwili je oglądasz, a ja już nie stoję przed kamerą, tylko ja to wideo już w internecie gdzieś włączyłem, jest ono na portalu YouTube. I na moim koncie YouTube jest od początku tego konta, ponieważ miałem wcześniej inne konto, 280 tysięcy osób, takich jak ty, 280 tysięcy osób, takich osób, tak? Nie wiem, czy ładnie rysuję, czy nie, mam nadzieję, że ci się podobają moje, to jeszcze im dorobimy takie, jeżeli to jesteś ty, to na pewno jesteś uśmiechnięty. Nie wiem, może masz jeszcze czuprynkę, 280 takich uśmiechniętych jak ty osób, tysięcy obejrzało mój kanał YouTube. Czy wyobrażasz sobie taką dźwignię? To jest ogromna dźwignia. Tego nie wyobrażam sobie w tradycyjnym biznesie takiego czegoś, żeby 280 tysięcy osób odwiedziło twój sklep na przykład, który masz na rogu jakiejś ulicy, tak? A tu 280 tysięcy osób bez mojej potrzeby obecności. Czyli rozumiesz to, czyli skompresowałem czas. To wideo raz nagrywasz, a ono jest wielokrotnie oglądane w sieci. Moje najlepsze filmy mają ponad 20 tysięcy odwiedzin, co jest i tak mizernym wynikiem przy wynikach na przykład pana Bardengi, który miał w milionach odwiedzin. Oczywiście tam było takie wideo kontrowersyjne, takie do zabawy, to było całkowicie coś innego. Natomiast wideo to jest skompresowanie czasu. W ogóle strona internetowa to jest kolejne skompresowanie czasu, ponieważ przykładowo blog, na którym prawdopodobnie może widzisz to wideo, mój blog tomaszdamian.pl, dostępny w sieci, generuje kilka tysięcy odwiedzin osób miesięcznie, co daje powiedzmy około 50 tysięcy w zależności od roku, 50 tysięcy osób. Zobacz, to jest kolejne wygenerowanie czasu. Zobacz, 50 tysięcy znowu takich fajnych, uśmiechniętych osób jak ty, tak? Pojawiło się na moim blogu. I takie fajne osoby sobie czytają moje treści, a mnie na tym blogu w tym czasie nie ma, tak? To jest fantastyczna dźwignia. Kolejną dźwignią, którą w internecie wykorzystujemy, jest co? Zadaję ci to pytanie i posłuchaj, ja wymarzę teraz. Zastanów się nad pytaniem. To jest kompresja czego? No to już będzie gorzej narysować, ale dobra, postaram się. Nie wiem, tutaj jakieś tam Ameryki, tutaj jakiś tam kawałek Europy, Afryka,
Antarktyda, Antarktyda jest tu, tu jest Australia, no i tu jest Arktyka, albo na odwrót. W każdym razie, to nie jest piłka do gry, czy, broń Boże, to nie jest nowa, najnowsza futbolówka na Mistrzostwa Świata, tylko to jest globus, tak, czy kula ziemska. No ale moje zdolności rysowania nie są takie super. Okej, ale do czego zmierzam? Jeżeli tu mamy Polskę, tak, o, Polska ma taki dziubek, to już trochę lepiej umiem rysować i hel tutaj gdzieś jest. Jeżeli tu mamy Polskę, to wyobraź sobie, że ja, jak zacząłem robić biznes internetowy, to pierwszy mój partner potencjalny, z którym zacząłem współpracować, mieszkał tutaj, czyli w Australii. Był to, o, zobaczcie sobie, tak, zobacz sobie, to był Piotrek Stankiewicz. I w momencie, kiedy ja z nim rozmawiałem sobie przez Skype'a, to była kompresja miejsca, czyli kompresja miejsca. Po prostu mogłem rozmawiać z nim, a on był ode mnie kilka tysięcy kilometrów, dobre kilka tysięcy kilometrów. I na dzień dzisiejszy wielokrotnie z systemem na przykład Rakieta Super 7 robimy prezentacje internetowe, na których są setki osób i często te osoby mieszkają na przykład gdzieś tutaj na wyspach, tak, na wyspach brytyjskich, czy gdzieś w Niemczech, czy gdzieś w Hiszpanii, czy gdzieś we Włoszech, tak? Po prostu wszędzie te osoby są rozmieszczone. I to jest kompresja przestrzeni. I co my tu jeszcze mamy? Słuchaj. No i oczywiście kompresja, praca systemu, czyli system, tak jak mówiłem wcześniej, franczyza. Oczywiście taki system franczyzowy mógłbyś mieć, ale tak jak ci rysowałem, przykładowo, jeżeli chodzi o systemy, słynna restauracja z łukami, tak? MC Don, żeby zainwestować w taką restaurację, musisz zainwestować jedyneczkę i 6 ładnych polskich zer, czyli banieczkę mówiąc potocznie, czyli 1 000 000 zł, a na przykład, żeby zainwestować sobie we franczyzę typu Intermarché, taka jest znana sieć handlowa, Intermarché, musisz zainwestować 1/3 banieczki. Nie wiem, czy się ceny nie zmieniły w tej chwili, kiedy się interesowałem tematem, około 300 tysięcy złotych. Większość osób, które będzie oglądać to wideo, jakby miało 300 tysięcy złotych, by się pytało, ile świat kosztuje. Natomiast tyle niestety trzeba na Intermarché przeznaczyć. I nie jesteś właścicielem tego biznesu, tylko jesteś franczyzobiorcą. Natomiast to, co my oferujemy, to jest system, my, to znaczy ja i mój zespół biznesowy, to jest system Rakieta Super 7. I jest to system, który możesz używać za złotówkę nawet miesięcznie. Nawet za złotówkę, złoty 22, w zależności od poziomu, na jakim jesteś z nami, na jakim poziomie jesteś naszym partnerem, możesz ten system używać od złotówki 22 miesięcznie. No to chyba rewelacyjna sprawa. Dlaczego to jest dźwignia? Dlaczego system jest dźwignią? Ponieważ system, w którym my działamy, generuje dla Ciebie 95% pracy. Na przykład to, że jedni z najlepszych marketerów w Polsce w internecie dzwonią w Twoim imieniu, czyli ja na przykład Marcin Oniszczuk, na przykład Irek Pudro, dzwonimy do innych osób w Twoim imieniu i zachęcamy ich do skorzystania z tego biznesu, a Ty wtedy masz prowizje partnerskie, chociażby z tego powodu. Kolejna rzecz na przykład systemu jest taka, że prowadzimy 15 prezentacji internetowych tygodniowo. I okej, okay, to właśnie jest system, ale chcę Ci dzisiaj powiedzieć już na sam koniec, że jeżeli oglądasz to wideo, to jeżeli to jest przed środą, czyli przed 17, zaraz sprawdzę sobie w kalendarzu, momencik, przed środą, czyli przed środa godzina 19, przepraszam, i dzień to będzie 18 marca 2015. Jeżeli to wideo oglądasz wcześniej, to zarejestruj się na linku, który jest tutaj w tym poście blogowym lub na Facebooku, gdziekolwiek oglądasz ten film.
na prezentację, w której ja Ciebie nauczę, w jaki sposób Twój biznes podnieść o 10 razy do góry, pod warunkiem, że skorzystasz oczywiście z tych porad, bo nie jestem cudotwórcą, ale jeżeli skorzystasz z porad, które ja Ci pokażę, przeprowadzę Cię przez pełną prezentację, pokażę Ci chociażby, w jaki sposób budować potencjalną grupę odbiorców Twoich produktów, Twoich usług, 400 osób na przykład, pokażę Ci, co ja zrobiłem, tak? 400 osób potencjalnych klientów mojego produktu przez 4 dni pozyskałem na swoją listę adresową i pokażę Ci w tej prezentacji, jakie mechanizmy są potrzebne do wykonania, aby takie coś osiągnąć. Także zapraszam Cię do tej prezentacji. Trochę się rozgadałem, także skomentuj koniecznie to, co myślisz o tym filmie. Zapraszam Cię do kolejnych filmów, to jest film chyba 22 z 90-dniowego wyzwania. Skomentuj, jeżeli Ci się podoba ten film, udostępnij tego posta blogowego na swoim Facebooku i życzę Ci miłego dzionka i słyszymy się już jutro. Pozdrawiam, Tomasz Damian z tomaszdamian.pl. Do usłyszenia. Cześć.